Biuro Informacji Kredytowej wraz z firmą technologiczną Bilon podpisały taką długoterminową umowę o współpracy w zakresie technologii blockchain, dla klientów, dla klientów między innymi banków, ale nie tylko, bo klientami mówimy, mogą być to klienci firm energetycznych, telekomunikacyjnych albo szerokiego świata e-commerce. Dla klientów oznacza to to, że klient, który otrzymuje dokumenty, ma potwierdzenie tego, że ten, niezmienności tego do dokumentu, a jednocześnie będzie miał możliwość sięgnięcia do tego dokumentu kiedykolwiek w przyszłości będzie chciał, nawet jeżeli ustanie kompletnie relacja z bankiem albo nawet z wszystkimi bankami poprzez portal bigpl. Wykorzystanie do tak zwanego trwałego nośnika, czyli takiego dokumentów, które będą w ten sposób doręczane, to jest taki punkt startu. Od tego, od tego zaczynamy. Ale kolejne etapy tego rozwiązania i możliwości dla klientów to jest takie aktywne doręczanie dokumentów z potwierdzeniem albo w kolejnym etapie już może to być umowa, która mogłaby być w pełni zawierana online. To są takie pierwsze kloki milowe, o których mówimy tutaj w ramach wdrożenia tego rozwiązania blockchainowego w Polsce. Ale dlaczego Big można, można powiedzieć, BIK jest instytucją bardzo zakorzenioną w sektorze finansowym. Mamy bezpośrednie połączenia z wszystkimi bankami. W BIK-u przechowywana jest pełna historia wszystkich klientów kredytowych w Polsce, a mówimy tu o 25 milionach osób. I ci klienci już w tej chwili pół miliona osób ma konta na stronie big.pl, zaglądają do swojej historii i widzą, to co banki przekazały na ich temat, widzą też doskonale, kto pytał o ich dane, kiedy pytał, w jakim, w jakim celu i mogą skorzystać z wielu różnych produktów, które pomagają im chronić swoją tożsamość. Rozwiązania blockchainowe to jest kolejny etap rozwoju i dania klientom dodatkowych możliwości właśnie z jednej strony sięgania do tych dokumentów, które, które gdzieś krążą w internecie, a również być może w przyszłości będą mogli sami ładować do systemu pewną liczbę dokumentów, które będą szyfrowane, umieszczane w blockchain, będzie to system bezpieczny, nie będzie możliwości zhakowania tego, tego systemu, albo również wykradzenia jakichkolwiek danych, bo one będą w sieci tak zwanej rozproszonej, jednocześnie zaszyfrowanej.